Cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, ze mną jest... Lina. Tak, i gramy w Pokémony. Tak. Tak, już na kina już na nowym sprzęcie, więc... Tak, właśnie, słuchajcie, to jest wiekopomna chwila, bo tak naprawdę to jest pierwszy odcinek nagrywany przeze mnie na nowym kompie. Jej, dużo łapek w górę za to. Tak, i tutaj dużo łapek w górę u Wojtka za to, gdyż gdyby nie Wojtek, to tak naprawdę tego komputera tak. Jeszcze dzisiaj bym nie miała. Dokładnie. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku udamy się do środkowego miasta, które jest zablokowane i tam jest odblokowany pewien gym, w którym możemy zdobyć albo Hitmonchana, albo Hitmonlee, więc stąd też kina też ma... Wiadomo, że wszyscy weźmiemy to samo, bo tak. Podstaw więcej Pokémonów. Dobra, chodź do tego domku, ja już mu dałem herbatkę. Którego domku? Tutaj. Tego? Tak. Także oboje mamy wolne sloty, żebyśmy tutaj... mogli sobie Pokemona zebrać. A, tu już musiałaś chyba tu już kiedyś mu dawałaś tą herbatkę. Dobra, teraz tak, na początku wejdź sobie... Czy my idziemy tu do Pokécenter? Nie. Na początku wejdź sobie tutaj do tego domku, pogadaj z tym facetem, bo on daje atak i to jest atak... Tego domku? Tak, to jest atak fizik, psychiczny, ale ty chyba go masz. Jeszcze sprawdzę, jak to się nazywa dokładnie. Psychik. Nawet nie wiem, ale rozumiem, że coś to dla mojej aby. Tak, ale to myślę, że raczej chyba nie będzie ci na razie użyteczne. No dobra, tutaj jest na samą górę. A, słuchajcie, misiaki, bo wy się bardzo mi kłócicie w komentarzach odnośnie tego, że mam PJ-a i oprócz PJ-a mam również... Charizarda, który też jest typem latającym. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że mogłabym, że tak powiem, tego nie mieć. Natomiast moim wyborem jest, że będę mieć oba te Pokémony. I po prostu nie musicie się o to kłócić. Bo nie ma to sensu. Bo ja tylko czytam wasze wypociny i wasze kłócenie się i... No właśnie. Także niestety nie to do mojego czasu niestety. No. Ohohoho. What the fuck? No się tam nie zdjął? No, ja miałam to samo. No to jest lepsze psychiczne, czy co? Psychiczne. No dobra, to ja będę Butterfly w takim razie leciał. No możemy przewijać, bo to są takie... gumniane, więc... O, mój Butterfly się chce Psybeama nauczyć, czyli teoretycznie to samo, co ty masz. To ma ile? 20... No zmieniło mi tego, no 65... 50. Dobra, to ja wyzmieniam sobie na Confusion. I tutaj właśnie problem polega na tym... Aha, Shock to mi przerzuciło, no nic. Ja mam nadzieję, że głośność jest dobra, jeżeli coś będzie z głośnością. Nie tak teoretycznie to sprawdzałam. Natomiast... natomiast myślę, że będzie okej, ale tak na wszelki wypadek wam na to zwracam uwagę. A i ostatnio sobie nie zapisam swojego dźwięku, więc mój dźwięk był odzyskiwany z nagrania Wojtka i tak. Dlatego tak dziwnie A mój się spieprzył tak samo jak kino odzyskany z nagrania. Także... To jesteśmy zdolni. Dokładnie. Kurde, co oni tak napieprzają jak głupi? Nie wiem. A za to jest teraz szansa, że Wojtka nie będzie wyciszać. Przynajmniej jak sprawdzałam, to no to na razie było okej. Czekaj. Aha, atakami typu Dark to ja mu nic nie zrobię. Czyli albo latające, albo psychiczne najlepiej. No dobra, to musimy ognistym. Ja myślałem, że będziemy mieli... Myślałem, że tak ładnie pójdzie nam z PJ-em, czy tam... Pidgeottem, a widzę, że to nie jest takie hop. U mnie to na hita zszedł. No ja wiem, ale u mnie na przykład został jeden Pokémon w chwili obecnej, nie? Wow. No, więc ja muszę iść się podleczyć, bo... A, to szybko się przerzucimy. Dobra. Biorę... A, Butterfree może iść pierwszy. Słuchaj, obojętnie, który nie? Tylko poczekaj, ja muszę iść zaraz... jedno. Aha, dobra. Znaczy, to obojętne jest, faktycznie, no bo... Czyli bierzesz Hitmonchana. No czekaj, co oglądam? Tak, zdecydowanie biorę Hitmonchana. No weź może iść. Łoń. Kurde, zamroził mnie. Dobra, Arcanine, weź mu przywal. Czyli ty wzięłaś Hitmonchana, tak? Tak. Dobra, to ja biorę Hitmonlee.
Czas się podleczyć. Ile one mają? Aha, 25 level. Nie jest źle. Ale może Kina nie będziesz się leczyć w Pokemarkcie? Czemu? Pokemark zawsze spoko. Wiecie, złą alejkę skręciłam. Ale to się dziwi, jestem tu pierwszy raz. Tak, to jest tak bardzo skomplikowane miasto, że... Dobra, do boksa 2. Aha, i właśnie. Swojego Blastoise'a. Wiesz co, przy okazji, ja jeszcze sobie skoczę tutaj do tego Pokemarktu, bo chcę zobaczyć, czy tutaj są te... Może są ultrabole tutaj do kupienia. Ty boksa jednego zapełniłam Pokemonami, czaisz? Ja też mam zapełnionego już. My się w końcu między odcinkami gdzieś tam powymieniamy, misiaki, ale... Tak naprawdę ostatnio nie mieliśmy nawet no, kiedy. Tak. W moich przygodach z kompami. Nic nie mów. Dobrze. Nie pytajcie się, dlaczego się tak śmieję, bo to jest bardzo długa historia. Dobra, teraz wyflajuj się do Lavender Town. Wyflajuj się. Stam się flaluj. Wysłów się dobrze. Pogadamy. Ja ostatnio jakieś dziwne fazy przy Wojtku. Nie ogarniam tego. Czekam, aż sypoki zamienić, bo mam ptasiora na najniższym levelu. Boże, ta muza to jest taka psychodeliczna. Gdzie ty poszedłeś? Tutaj. Nie wiem, piłem teraz, więc. Wypier. Dzielaj. Tak, teraz idziemy tutaj na dół. Tu możemy w sumie jeszcze wejść na górę, ale to chyba nie było... Nie, to nie było. Idziemy doktorka. Tutaj na dół, tutaj możemy wejść na górę. Nie, tu doktorka nie było. Dobra. A, tak, bo ja tu z jednym chyba walczyłem. No, tak, widzicie, on tak, sobie walczyłem. Przyszedł, on tu sobie walczył. Shockwave. Super. Oczywiście, słuchajcie... Poliwag! Tak, ale to tutaj dostaniemy lepszą wędkę, więc będziesz mogła złapać poli, uwaga. No jak se Horsi. Chociaż Poliwag też jest super. Horsi była u ciebie, tak? Chyba. I don't remember. Mam włączonego lapka, więc nie sprawdzę. Okej, dobra, zaraz sprawdzę. Horsi... No, Horsi teoretycznie jest u mnie też. Więc teraz no najwyżej nie wiem, ty złapiesz to... i... No najwyżej. Shelder też. Chociaż nie, to chyba tak było, że u mnie było chyba to badziewie, a u ciebie był Horsi. I mieliśmy się złapać i mieliśmy się... A, czyli u ciebie był Staryu zapewne. Tak. No dobra, to się coś tam wymyśli. Więc mieliśmy się złapać i ten się wymienić. Tutaj na dół, czy bo ja tak sobie tak, w sumie cały powiedziałam... czas idziesz tak, jak tam cię droga prowadzi. Więc jak ja uwielbiam bić się elektrycznymi Pokemonami na Pokemony wodne. To jest takie fajne. Na strzała wszystko pada. Oczekaj, tu mi item finder coś pokazuje. Dobra, ma 33, więc... O, tu Hyper Potion leży jeszcze, możesz sobie zabrać. Zaraz sobie wezmę. Horsi, przepraszam! Czekam, czy sypoka zamienić. Jezu. Ja myślę też, że poza nagraniem sobie wszystkie poki tak do 36, tak jak ja stoję. O, bo... Okay. Albo przez przypadek. Tak, myślę, że sobie, słuchajcie, wszystkie Pokemony tak do 36 wyekspimy. Pidgeotto ewoluuje w Pidgeotta na 36, z tego co pamiętam, więc... ewentualnie tej ewolucji nie zobaczycie. Albo może w następnym odcinku ewoluuje po prostu. Okej! Okay. To była najszybsza walka ever. Dobra, Snorlax zabity. O, i tu będzie pan z wędką chyba. Jeśli mi koniec nie myli. A to ty tego... A, bo ty tego Snorlaxa nie pokonałaś. Nie, ty tu po coś wszedłeś, tylko nie pamiętam po co. A, ja byłem sprawdzić, czy to jest inna płeć. Tak. Faktycznie. Snorlax, możesz mnie nie wkurzać.
Czym się najszybciej zabija Snorlaxa? Wyjść z walki? A to ja nie muszę z nim walczyć? Nie. Okej. W dół czy w lewo? W dół. O, mam kors. To jest wchodzę i... Ją, rozumiem. Dobra, złapana. Dobra, tylko teraz tak. Znowu chodź. Gdzie była wędka? W tym środkowym bagu. O Boże Święty! Zobacz co na wędkę złapałem. Okej. Okay. Może go złapię? Aha, już go zabiłem, no dobra. Tak też może być. Znowu porusji. Czemu tu się tak... zarzuca to? A selectem, dobra. Selectem. Będzie coś innego? Ej, u mnie się nie łowią. No musisz chwilę zaczekać. O, masz coś na wędce. Okej. Okay. No bo wiesz co, też sobie złapię, może tego Gajardosa, już nie będę wtedy ewoluował tego. Mi się w sumie nawet nie chce. Tylko i tak zabiję. Ja nawet nie. Naprawdę się na Gridbola nie złapał? No, Gajardos to mocny przeciwnik. Ale nie, ja widzę, że ja tu mam tylko horse i tutaj chyba raczej już nic innego nie będzie niestety. A ty tam... A ty... Aha, poszłaś dalej. Myślałem, że na Staryu czekasz. A, bo jeszcze Staryu muszę złapać. No. A czekaj, ja spróbuję tutaj pozałowić na Old Wędkę. Aha, to tylko mecz karp. Lip. Aha, sobie destruktem poleciałeś po całości. No dobrze. Jak ja uwielbiam łowić rybę. Dobrze, że cierpliwość jest taką moją cechą, którą posiadam. Jest nieskończona u mnie, nie? No. Wojtek najlepiej wie coś o mojej cierpliwości. Tak do dwóch minut. O! Krabi! A o Rajczu, który ma 5 HP. Czemu ja nie mam krabiego? A też co krabiego? Ej, czym mam go uderzyć, żeby go nie zabić? Nie wiem. Gandzią może coś tam mu. Absorbem na przykład. Nie powinno mu. Absorb nie powinien mu dużo zabrać. Mhm. Aha, no dobra. Nie, ty masz rację, nie zabrało mu dużo. Ej, ja tu mam tylko same albo albo Horsey, albo Gajardosy. Nic innego. O! A patrzcie, ona co chwila ma co innego, ja nie. Ale dalej nie zmieniło swojego pierwszego poka, nie? Czekaj, może ja pozycję zmienię. No zmień pozycję, zmień. Idę głębiej. Wojtek, proszę cię, nie, ja się tu próbuję skupić na łowieniu. Umoczę kija to. Wojtek! A wiecie, później dziwicie, że ja robię dziwne błędy w Pokémonach. No zarzucam i zarzucić nie mogę, no. Kurde. No come on! Ej, następnym razem będę w niego ciepać Pokébolem. Ej, nie, to jest jakieś nieporozumienie. Dlaczego ty masz inne Pokémony, a ja takich nie mam? Albo wiecie co, ja sobie trochę sobie ułatwię sprawę. Żeby nie stracić 150 miliardów Pokéboli na niego. I to jest nie fair. Nie fair to jest to, że on się nie chce złapać, a ja go zabijam na hita. To uśpij go może. Aha, czekaj, tu poliwagów u mnie nie ma. A ten takuj. A, bo część Pokémonów też jest nie do złowienia, one są na zasadzie... A, u ciebie jest Slowpoke. No. Ja z tego co widzę, bo ja Slowpoka nie mam.
Nie. Dobra, ziomek, jak cię nie zrobię teraz gridballem, to cię kopnę w dupę. Dziękuję. No, chodź tam działa. Goblin. Aha, ja mam tu stary łowić. No tak, i ja stary też tu nie mam. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że sobie darujmy to. No. Bo to nie ma totalnie sensu. Taka jest, zamoczę tego kija. Idźmy po prostu jeszcze raz. W dół poszedłeś, czy...? Tutaj z tym typkiem. To jest w ogóle Justin! Biber miał wczoraj urodziny. A nie dzisiaj? Nie, wczoraj. Które? 21 chyba. Wow. Młoda z niego dupa. Ech. O, wiesz. To jest w ogóle jakiś przedmiot z tego co widzę. O, co ja się będę pitolić? Tutaj, ile dobrze pamiętam, chyba Venonaty i Venomoty można było złapać w tej trawce. Ale u mnie pogoda się zepsuła, Boże. Jakby nie patrzeć u mnie też. Nie, rano było takie słońce. No to nie wiem, bo wstałam po 10. O, jest Venona. No tak już mieć taką różnicę leveli, że wodnym zabijam, że tym ognistym zabijam wodnego na hita. Tutaj tylko Venonata możesz złapać. Jeszcze trzeba móc go złapać. Zastanawiam się, czy u mnie jest Venonat, czy go jest nie jest Venonat, tak... na pewno. Okej. Próbuję go może uśpić, bo... Wapor... No albo tak. Możesz z niego wyssać w sumie, bo ty nie będziesz mu dużo robić. No, ja mu robię bardzo niedużo. To kwasem go... Nie powinno go zabić, bo on też jest chyba trującym typem. Hoho! Dobra, łap go. No, tak raczej... Zaraz go zabijesz. Dobra. Co tam, dziecko drogie, chcesz? Bić się chce. A nie, no jeszcze raz zamoczę tego kija, może coś innego powiem. A mocz do woli. Kto ci zabroni? No oczywiście Horsey. Dobrze, Horsey jest zrąbisty. A to się zastanawiam, czy Horsey, czy zostawić sobie tego Vaporeona, no kurde. Jak ktoś tam zwie. Zawsze możesz sobie jeszcze złapać poliwaga na poliwrata i wtedy będziesz miała wodno walczącego. No właśnie, to może być jakaś opcja. No to już jak tam chcesz. W ogóle ten typ jak się tamten w tych fioletowych wróć, w tych blond włosach się śmiesznie nazywał. Bert Keeper. Okej. No. If you know what I mean. Nie. Nie, Boże Wojtek, co ja z tobą mam? Serię z Pokemonów? No, to na pewno. Jezu, ja nienawidzę, jak jest Pokemon sparaliżowany. Ja już tu walczysz z dwoma fiendami na raz, a tu dupa. Tu jest jeszcze item. Najgorsze jest to, że mój Butterfly zaraz chyba padnie. No właśnie padł. A ty się to bijesz z tymi dwoma tam na górze? Tak. Dobra. To jeszcze tak, przejdź sobie tutaj, później tam dołem i tam w zagłębieniu będziesz miała item. Dołem w zagłębieniu będziesz miała item, to już bardziej tego... No już bardziej, bo patologicznie się nie da. Gdzie?
tu. Dobra. Dobra, pokonana. Też ma same ptaki. Ja. Kurde, no dobra, no dobra, jak chcesz z Blastoise'a, no. I moja. Też ci wymieniła Pokemona? Nie. Aha. I też najbardziej z Balina śmiesz, chciała, jak nam pokazywał ostatnio swoje Pokemony. Jednego chyba tylko miał wyspionego na Kamaxa. Tak, do 50 chyba któryś level w ogóle. No, no tak. A reszta tam 20 któryś. Czekaj, to jest jeszcze jakaś trawka. W tej trawce. Ale my zarażamy Pokemonami, Balin, Kingoha. No. Wy. No. I teraz mi wymieniła Pokemona na Raichu, który ma 5 HP i tak ją zajechał. Dino! Chyba go zabije, nie? No jest fajne, bo on się zamienia w to, co ty masz, nie? No. Gorzej, że mnie zabił. No ale nic, złapie. To już nic nie ma chyba. Bo ani podejrzanej trawki, ani nic. I jeszcze sobie Ditto złap. Gdzie on jest? Tu na górę musisz wejść. Coś? Kotem? Tak. Ty ze wszystkimi się tutaj typami biłaś? Właśnie nie wiem. To już jest Pidgeotto złapane. No, to już będą wyższe formy. W animacji jak cię chciałam, to ci nie było. I tak jest zawsze. Ja wrażenie, że ta gra gdzieś tam się wkrada do naszych umysłów, nie? I wiesz. No. Ja pamiętam kiedyś w podstawówce mój kumpel też grał w Pokémony, tylko te Blue, i pamiętam, że chyba miał właśnie, podobnie jak Balin, miał jednego Pokemona wyekspionego na full i to był właśnie Ditto. Tylko, że no tak, sytuacja była taka, że Ditto miał chyba 90 poziom, a cała reszta miała 30 któryś, nie? I tak ten Ditto, wiesz, całą ligę kilka razy rozwalał. Ty nie, na pewno jest ten Ditto? Musi być. Ja wiesz, tam pobiegę, może złapiesz jeszcze jednego. Chociaż chyba, że nic niepotrzebnie, to się wymienimy po prostu i tyle. No teraz to już nie za bardzo mam jak tam wrócić, bo mnie to typek zablokował, no ale spróbuję, może się uda złapać. Ale nie, przecież się wymienimy jakby co. Dobra, no. To... Daj sobie luzu. Akurat muszę za poisonową dziad. Chyba, że mam tylko jednego Pokemona w sumie teraz. Żyjącego. Hej. No już nie mam ruchów. Świetnie. Nie reflektem, tylko... W ogóle ja sobie to przerzucę tutaj. Miałem mniej klikania. No kurde, naprawdę, po co wy tu zmieniacie mi te Pokemony, jak i tak przegracie, no. Tego na rowerku trzaskałeś? Wszystkich trzaskałem tutaj już. No właśnie. Zobaczę, może mi się uda tego Ditto, a to tam wyklep tych dwóch, czy tam trzech pozostałych. Mm-hmm. Ale wydawało mi się, że u ciebie chyba będzie, jest też Ditto. O, Pidgeotto. Nie, dobra, chyba nie będzie. Nie. Tu miałem farta. Ten Ditto chyba ma nawet mały tutaj jakiś procent dropu. Tak mi się coś wydaje. Bardzo możliwe. Kurczę, to jest tylu trenerów do pokonania.
a ja nie mam punktów ruchu. To też cierpię z tego powodu. No ale ty masz jeszcze ile Pokemonów, a mi jeden został, tak? Ups. Jezu, po co ja tu wlazłem w tą walkę? Bez sensu. Miałem pierwszego Blastoise'a, nie? Mm-hmm. Użył Whirlwinda, żeby zmienić mi Pokemona, zmienił na Arcanine'a. Arcanine nie trafił, bo był sparaliżowany, a on jeszcze raz mi zmienił z powrotem na Blastoise'a, nie? Zrozum teraz logikę... O, czekaj, jaki nowy ruch mam. Aha, czyli chyba ten, co ten... Psychik. No, to powiem ci, że teraz... Może za Reflekta? A pokaż, jaki psychik ma atak. 90-100 Upside Beam. 55-100. A Confusion? Ale Confusion się może przydać. Znaczy, wiesz co, ja bym go wymienił za Confusion. Albo może za tego Rifle. No chociaż w sumie ty nie używasz tych refleksów i tak dalej, więc... No możesz wymienić. Czekaj, czy ja mam jakiś revive tu gdzieś? Może już mam tam tyle rzeczy. Cholera, nie mam. Gdzie trzeba omijać tych trenerów? Chyba się teraz cofnie do tego, to ja pierdzielę. No bo mnie cofnie. Chyba właśnie to się stanie. No. Dokładnie. Dobra, co tam... lodowy! Ha, stąd, świetnie. Jakby lodowego za Helping Handa? Możesz zmienić. Nie! To jest Auro promień jutrzenki. Nieźle. Chyba jednak zostanę przy tym Pokemonie, wiecie? Tylko ma wodne, lodowe... Darkowe. Jezus, jak na mnie długa droga czeka tam od ciebie, no. Kurde, to przyspieszenie jest z jednej strony dobre, z drugiej nie. Coś wpadłeś? No, nie mogłem trafić. No chodź tu, typie, no chciałeś walczyć, to walcz. Nice. Boże, mi jest tak szybko, że lodowy atak? Nice. Powiem ci tak, lodowy atak jest dobry na latające, ziemne, trawiaste i smocze. A smoka ci się przyda. Lodowy atak jest dobry na wszystko. Tak. Jezus, to jest od zarąbania tych trenerów. No, strasznie. Ja tu poszłam dołem, nie wiem czy dobrze. Nie wiem, ja poszedłem górą, żeby u mnie trenerów, żeby się podleczyć tutaj w razie gdybym umarł. Bo już jestem w mieście. Ale i tak będę musiał tam wrócić, żeby z nimi wszystkimi powalczyć. Bo... Ty tutaj to masz też taki plus, że u ciebie tu jest bardzo dużo, bardzo dobrze się sprawuje ten Charizard, bo tutaj właściwie w drodze do tej odznaki wszystko jest takie super efektywne, jeżeli chodzi o ogień. No. Nie, ogólnie muszę przyznać, że póki mam dobre, nie mogę narzekać. Dobra, kolejnego pokonałem, jedziemy dalej. No, dobry. Oni mają się koniec kiedyś, coś? Zaraz będzie koniec. Musiałem mam taki bardzo walczący odcinek. No bo to jest w sumie chyba najdłuższa droga do następnego miasta, gdzie jest najwięcej trenerów. Mogliśmy co prawda pójść inną drogą, ale... Ale nie, no dobrze, bo sobie ich wklepujemy level i się kasa zbiera i... I są tamtą drogę, to... No nie, no dzisiaj... O kurde, 30 minut.
No. Ale to spokojnie, wybijemy tutaj wszystkich tych trenerów do drodze do miasta. To powiedzmy, że dzisiaj macie taki troszeczkę dłuższy odcinek ze względu na to, że w poniedziałek nie było. Jako rekompensatę. Tak. Aha, zdisablował mnie świetnie. Oś Dodrio, to uważaj, bo on ma... Aha. Dobra. Mówiłeś coś? Ja. Nic nie mówiłem. Wojtek. Nie, naprawdę powiem szczerze, że ten zestaw poków, który mam aktualnie, bardzo mi się podoba. No, także nie ma sensu go zmieniać. Dokładnie. Dobra, już chyba wszystkich tych wykosiłem. A, jeszcze te dwie dziewuchy. A ty jeszcze na górze też? Nie, myślę, że zrobimy sobie to już poza nagraniem, bo... Kurde... Na tego nie, ani nam hajs niepotrzebny, ani tak levele za bardzo. Nie, ja myślę, że skończysz tutaj tą swoją część drogi i... Idziemy. Kluczymy właściwie. A już skończyłeś. Dobra, ja sobie też przejdę tutaj dołem. W ogóle zostałem z tych walk z jednym HP, nie? Nie, 4 HP. I tutaj w ogóle mamy strefę safari. Więc w końcu. Tak. Także następny odcinek myślę, że będzie. Czy tam pływa? Lapras. Ale go nie zdobędziesz niestety. Znaczy, jest do zdobycia w grze, bo dostaniesz go od Marysi chyba. Albo od tej drugiej u mnie. Genia i Marysia, tak? Genia i Zosia? A, Zosia i Genia. Dobra. Zakończymy. Tak, także myślę, że na dzisiaj sobie zakończymy. My słuchajcie sobie tutaj tamtą drugą drogę, odnogę, z którą się z tamtej strony schodziło, zrobimy. Pozabijamy też tamtych trenerów i w następnym odcinku chyba się nie weźmiemy za odznakę. Ewentualnie, czekaj, jeszcze tylko zerknę, czy tą odznakę można już zacząć robić. Ale chyba można, więc ewentualnie następny odcinek to będzie, na początku zrobimy sobie odznakę, a później resztę odcinka spędzimy w strefie safari. Piękny plan. Tak, tak myślę, że chyba będzie najbardziej optymalnie i tutaj, no. Dobra, także co? Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować i skomentować. Dokładnie. Ze mną była Kina, a ze mną był Wojtek. Trzymajcie się i cześć! Cześć.